zabytki przemysłowe Wrocławia. Niewiele ich już pozostało, a te, które jeszcze są, popadają w ruinę lub są dewastowane przez wandali. Na szczęście osoby odpowiedzialne za wpisanie tych obiektów na listę zabytków do tej listy w 2010 roku dopisały Młyn Sułkowice. Jest to jeden z największych obiektów przemysłowych przełomu XIX i XX wieku. Wybudowany został w 1890 roku. Wraz z oddaniem go do użytkowania została doprowadzona do niego bocznica kolejowa. Lecz datę jego wybudowania należy wziąć w cudzysłów, gdyż co jakiś czas młyn był rozbudowywany i coś do niego dobudowywano. Była to tak zwana wieloetapowość budowania obiektów przemysłowych. Tę wieloetapowość widać patrząc na neogotycki budynek młyna z jego zróżnicowaną liczbą kondygnacji. Cały kompleks tworzą budynki zbudowane z czerwonej cegły. Poprzecznie do nich stoi silos. Charakterystyczną budowlą tego obiektu jest pięciokondygnacyjny betonowy spichlerz połączony kładką z budynkiem silosu. Pierwszymi jego właścicielami była firma Schlesische Mühlenwerke, czyli Śląskie Młyny. Po II wojnie światowej od 1947 roku obiektem zarządzało Państwowe Przedsiębiorstwo Zakłady Młynarskie Sułkowice, a od 1965 roku Zjednoczenie Zbożowo-Młynarskie, które później przekształciło się w Polskie Zakłady Zbożowe we Wrocławiu. Teraz jego właścicielem jest spółka EXPO. Obecnie na terenie młyna w każdy weekend rozkładają się kupcy ze starociami i odbywa się tu regularny targ staroci. Nowi właściciele chcą przekształcić młyn w nowoczesne centrum wystawienniczo-targowe, ale nie zamierzają pozbywać się z tego terenu kupców. Uważają, że pełnią oni centrotwórczą rolę, przyciągając w to miejsce tłumy ludzi, którzy przy okazji będą mogli zainteresować się odbywającymi się w tym miejscu targami lub wystawami. Innym obiektem wrocławskiej architektury przemysłowej jest Browar Piastowski. Położony przy obecnej ulicy Jedności Narodowej, stoi tam już od 1872 roku. Jego założycielem był Karl Scholz. Tu też mamy przykład wieloetapowości budowlanej. Począwszy od fabryki słodu, skończywszy na innych obiektach, które powstawały do 1937 roku. Były to oprócz słodowni, suszarnia, butelkownia, wieża ciśnień, palarnia kawy słodowej, pomieszczenia administracyjne i magazyny. Jako że były to obiekty tylko przemysłowe, nie były wybudowane w jednym stylu. Jest to typowo eklektyczna architektura, gdzie nigdzie tylko pojawiają się elementy neogotyckie. Na przestrzeni lat browar wielokrotnie zmieniał właścicieli. Ostatnim jego właścicielem, który produkował w nim piwo, była kompania piwowarska, która jednak po jakimś czasie przeniosła całą produkcję do innych miast. Od 2007 roku właścicielem browaru jest amerykańska firma Clermont Global, która w trzech ocalałych budynkach, wpisanych w 2004 roku na listę zabytków, zamierzała wybudować lofty, a na pozostałym terenie nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Lecz z czasem wycofali się z tej inwestycji i zamierzają na jej całość znaleźć nowego nabywcę. Nam pozostaje mieć nadzieję, że nowy nabywca zdąży zamienić te budynki w lofty, zanim popadną w kompletną ruinę.